Małopolskie. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów Telewizji Małopolskiej TV w kolejnym odcinku Rozmowa przy kawie. Dziś wielki stół, wielka gwiazda, wielki zespół, wielka premiera, wielka płyta i wielka wokalistka. Wszystko co największe powiedziałem, zespół Red Lips, to co nam było wielka premiera płyty, z tego co... Witam was przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Powiedzcie mi pierwsze pytanie, zanim będziemy o waszym gwiazdorstwie opowiadali, o waszej płycie, o jakim kolejnej misji. Jakim gwiazdorstwie, Mirku, nie przesadzaj, jakim gwiazdorstwie? Jesteście gwiazdami, dobrze. Proszę mi tutaj nie burzyć mojego scenariusza. Dobra. Jesteśmy w Krakowie, w hotelu Farmona. Jak się wypoczywa w Krakowie? Fantastycznie. Najlepiej. Tak, jak najbardziej. Ja jestem właściwie to drugi raz dopiero w swoim życiu w Krakowie. No i uważam, że to przepiękne miasto, fantastyczne miejsce tutaj, w którym się znajdujemy. Aczkolwiek nieco zakorkowane, to trzeba przyznać. Tak, ale myślę, że będziemy wpadać częściej. Bruda, świetny hotel. Zaczynasz, co lubisz? Lubisz dostawać prezenty? A, uwielbiam, a kto ich tak, nie lubi? Proszę cię bardzo. Dziękuję. Na ciebie czeka. Dziękuję bardzo, właśnie co ty masz do mnie? O, wow. No proszę. Same piękności. Mogę popąkać od razu? Możesz wam. Ale zalakowane, to może nie, później. To trochę się zajdzie. Ale to dzisiaj będzie kąpiel. No będzie, będzie. I jeszcze mam jakąś... świeczkę. Wąchaj, można to. Ale fajnie, dzięki bardzo. Proszę bardzo, to od naszego sponsora, naszych rozmów przy kawie. Moi drodzy muzycy, jak to jest osiągać status gwiazdy? Wiesz co, my chyba nie do końca mamy takie poczucie, że tymi gwiazdami jesteśmy. My po prostu robimy to, co lubimy i kochamy najbardziej, czyli robimy po prostu muzykę taką, która nam w sercu gra. I chyba każdy mógłby się tutaj z naszych członków podpisać pod stwierdzeniem, że no, za gwiazdy się absolutnie nie uważamy. Ale jednak zdobyliście olbrzymią popularność. To przypadek. Przypadek. No, widziałem ten przypadek chociażby na koncercie na festiwalu Top of the Top. Też przypadek, prawda? Jak 5 tysięcy osób klaszcze jest w amoku takim, no, prawda? Powiem 5 tysięcy, a powiem ci SK Music Awards Szczecin 500 tysięcy. Czysty przypadek. To też czysty przypadek, ale mamy w telewizji Polsat kilka milionów widzów oglądało. Zgadza się. Zgadza się i nasze początki, jeśli chodzi o nasze próby i występy w telewizji, czyli Mass Media Music, 2011 rok, gdzie mieliśmy przyjemność dwa razy wystąpić live podczas odcinków live, za każdym razem ponad 4 miliony ludzi. W ogóle otwieraliśmy pierwszy live polsatowy Mass Media Music, pierwszą edycję, pierwszy program, pierwszy odcinek, pierwszy zespół Red Lips. Aha. No i teraz, no i to przyszło jakby normalnie, że teraz jesteście numerem jeden. To już nie na oceniać. No to ja to oceniam, przesłuchałem płytę, płyta jest wspaniała. Jak się w ogóle poznaliście? Przypomnijcie może naszym widzom, jak doszło do założenia zespołu. No Ruda to jest osobowość, prawda? Bardzo się cieszę, że my się teraz wszyscy fani twoi zazdroszczą, że jesteśmy... No tak blisko. Tak blisko. Tak blisko. Tak blisko, to tutaj na puste olejki, tutaj z Farmony. Tak. I robi się sympatycznie. I robi się sympatycznie, jest kawa, są świece. Proszę bardzo, jak doszło do powstania zespołu Red Lips? No historia nasza jest taka, że poznaliśmy się wszyscy właściwie, jeżeli można tak to nazwać, na backstage'u, tak? Bo jesteśmy muzykami, którzy grywali do tej pory w bardzo różnych składach. Przewijaliśmy się przez najróżniejsze sceny, mniejsze i większe i po prostu za którąś z tych scen spotkaliśmy się najpierw ja z Lazerem, później sukcesywnie doszedł do nas Piroman, z kolei z Piromanem spotkaliśmy się na jednym z dżemów takich naszych ze znajomymi, było bardzo sympatycznie, okazało się, że nadajemy po prostu na tych samych falach, więc Piro, bierzemy cię do składu, robimy fajny zespół. No i oczywiście Sopel, który był tym ostatnim brakującym elementem. Dobrze, że się odnalazł. Sopel akurat odnalazł się w internecie. Także dobrze, że miał swój profil na YouTubie. Prześwietliliśmy go, zadzwoniliśmy, przyjechał. No i się okazało, że wszystko gra. Okazuje się, że jest dobry. Tak. Zresztą chyba macie ogólnie szczęście, bo dobraliście się... Przede wszystkim jesteście bardzo profesjonalnym zespołem. Kiedy rozmawiałem z waszą menadżerką odnośnie koncertu, który macie zagrać w Krakowie, taki grudniowy koncert z nagrodami, o tym za chwileczkę,
to pierwsze było, że Ruda absolutnie nie chce słyszeć o słowa playback. No nie, nie, no bo wiesz, ja uważam, że po prostu granie z playbacku to jest oszukiwanie publiczności i ja nie mam zamiaru nigdy tego robić. Jeśli tylko będą warunki zawsze do tego, żeby śpiewać na żywo, to absolutnie nie widzę żadnych przeciwwskazań, wręcz jestem mocno za. Po drugie, szanujemy słuchaczy i wszystkich tych sympatyków rockowej muzyki, którą gramy jako Red Lips. I chociażby z szacunku dla tych ludzi należy dać jak najwięcej z siebie, stąd koncerty na żywo. A że mamy bardzo dobrych muzyków w zespole i bardzo charyzmatyczny front woman, czyli w postaci Rudej, więc koncert z playbacku czy z taśmy byłoby strzałem w kolano. Oczywiście zdarza się, że gramy z pół playbacku, zwłaszcza przy dużych koncertach telewizyjnych, kiedy jest tak duża produkcja, że ciężko pogodzić wszystkie, że tak powiem, wymagania wszystkich zespołów naraz i spiąć to powiedzmy sobie godziny czy półtorej godziny program. Wtedy oczywiście tylko Ruda śpiewa na żywo, a my z chłopakami tworzymy jakąś choreografię. Zakazywać Rudę śpiewania to byłoby... Tak, to się właśnie dowiedziałem, że nie mogę nawet... Nas trzech nie ma takiej siły. To ja to już nie bałem. Razem z menadżerką. No właśnie, Ruda. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo tak, płytę zawsze należy słuchać. No jak najbardziej. Prawda, ale my tutaj musimy w telewizji naszej opowiedzieć o tej płycie. Mm-hmm. No byście mogli każdy swoje opowiedzieć, własną swoją przygodę naszej tej płyty i ocenić tę płytę i zachęcić naszych widzów jeszcze do kupowania legalnych nośników. No płyta jest na pewno wycinkiem naszej twórczości, z którą chcemy się dzielić słuchaczami, więc jeżeli są słuchacze, którzy chcieliby poznać nas bliżej, to oczywiście to jest jedyny najlepszy sposób, żeby poznać nas jako artystów. Ja uważam, że... Znaczy ja traktuję tę płytę bardzo osobiście, bo to są 3 lata mojej ciężkiej pracy, 3 lata poszukiwań muzycznych. Te piosenki różnią się od siebie, one nie są... Właśnie często jestem pytana o to, że numery nie są pisane wszystkie o miłości i skąd jakby pomysł na to. No ja uważam, że jest dużo fajnych tematów, które można naprawdę w muzyce przemycić, pokazać, zaakcentować, a nie tylko miłość. I faktycznie to jest po prostu kawałek mojego życia i ja w taki sposób, także jeśli chcecie mnie poznać, zapraszam, jest płyta, to co nam było przez całe 3 lata, no to tak ode mnie. No. Ja bardzo się cieszę, że ta płyta powstała. Bardzo się cieszę, że ta płyta... Nie mogłem się już doczekać premiery tej płyty. No ja przynajmniej, to jest w samochodzie. To jest w tym momencie teraz mój numer 1 w samochodzie. Jak sobie gdzieś jadę, podróżuję, to zawsze gra, zawsze leci. No. Z perspektywy perkusisty oczywiście. A zmieniłbyś coś jeszcze w tej płycie? Chcesz ją teraz jeszcze razem nagrać? Zawsze tak jest, to już jest taka nasza cecha zawodowa, prawda? Nigdy nie ma tego najlepszego nagrania, zawsze jest coś, co byś jeszcze chciało potrawić, coś byś jeszcze chciało zmienić, co byś jeszcze chciało, tak. Dlatego tak magiczna jest ta chwila premiery, prawda? To jest wtedy, kiedy już jest... Absolutne. Już nic nie można zmienić. Nie? Proszę, no tak w skrócie, bo jakby każdy z nas opowiadać może godzinami, podejrzewam. Zwłaszcza o muzyce, dałeś nam teraz taki temat, że wiesz, zaryzykowałeś, bo możemy tu siedzieć i rozmawiać. Natomiast domykając temat płyty, oczywiście zaraz piroman jeszcze, nawiązując trochę do wypowiedzi Rudej, czyli 3 lata, etap, który inspiracje, sytuacje, które nas spotykają w życiu, wszystko jest na tej płycie zarejestrowane. Był to etap, który, to już nieraz mówiliśmy w wywiadach, utwór To, co nam było, przez chwilę miał być utworem, który miał się znaleźć na drugiej naszej płycie. Całe szczęście, że się wydarzył na pierwszej, bo jest to tak naprawdę mała zapowiedź tego, co będzie już na drugiej płycie, o której już bardzo mocno myślimy, bo praktycznie połowę płyty mamy już, jeśli chodzi o zapas kompozycji. Cieszę się bardzo ja osobiście z tego, że udało nam się dopiąć temat od początku do końca w sensie brzmieniowym i komunikatu wysłany przez zespół Red Lips, czyli gitarowo, melodyjnie, riffowo i prawie że bezkompromisowo. Ja jeszcze chciałbym coś dodać. No tak naprawdę wszystkie te piosenki łączy drapieżny głos Rudej z jej pracowatymi oczkami. Jak kiedyś powiedziała o nas Elżbieta Zapędowska. Tak. Pokaż oczko. Ja myślę, że to jest najciekawsze jakby. Ostre te oczy. Ostre. To jest to, czego brakuje teraz na rynku muzycznym. No właśnie, powiedzcie mi, bo już mamy już tej płyty raz, dwa, chyba trzeci singiel, prawda? Będzie już niedalej. Jest aktualny drugi, a jest aktualny drugi, ale już trzeci, ja już pani wasza menadżer pozwoliła i dzisiaj u rąbek tajemnicy uchyliła, który to będzie trzeci singiel, czyli będzie kolejny przebój.
Znaczy tak, mamy taką nadzieję, że słuchaczom przypadnie do gustu. Z jakim efektem, z jaką skalą, to oczywiście życzymy sobie, jak i słuchaczom przede wszystkim, odbiorcom jak najlepiej. Natomiast mamy taką swoją grupę przyjaciół, taką fokusujemy... Próba badawcza. No i w większości przypadków... 100-osobowo wybranych. Tak, okazuje się, że trzeci singiel będzie największym przebojem, także trzymamy mocno kciuki. Zarówno za nas, jak i za słuchaczy. Mamy hita. Tak, no, tak mówią. Tak, też my w ekipie Red Lips też mamy swoją listę przebojów. No i tak tutaj własna lista. Nasza taka własna, wewnętrzna lista przebojów. No i ten kawałek... Jest numerem jeden. Tak? Jest numerem jeden. Ojejku, to ja mam nadzieję, że to będzie w ogóle kolejny wielki hit, bo to u was nie można powiedzieć kolejny singiel, czy będzie numerem jeden, bo to jest, wy tak jesteście już spisani i zapisani na sukces, więc ta płyta, myślę, że każdy singiel z tej płyty to będzie skazany na sukces. Jakie plany? Bo jest jesień, jesteśmy w przepięknym hotelu, w pięknym mieście, Farmona, Kraków. No, dzisiaj odpoczywamy. Miasto zakochanych. Dzisiaj odpoczywamy tutaj w Farmonie. No a w dalszej kolejności po prostu lecimy w trasę, więc mamy bardzo intensywny czas przed sobą, bardzo pracowity. Myśleliśmy po wydaniu singla To co nam było, bo on ukazał się w czerwcu, że właściwie ten rok będzie już tak koncertowo trochę stracony, ale okazało się, że faktycznie siła utworu pierwszego, drugiego singla jest na tyle duża, że faktycznie jest takie zapotrzebowanie, żeby Lipsów zapraszać na koncerty, także bardzo nam miło z tego powodu. Jeździmy, gramy, ale oczywiście w międzyczasie promujemy naszą płytę, która się niedawno ukazała, a jeszcze w międzyczasie, choć nie jest go zbyt wiele, ale staramy się już podchodzić małymi krokami do drugiego naszego wydawnictwa, oczywiście do drugiego albumu. Mamy już pierwsze kompozycje na drugą płytę, także nie spoczywamy na laurach, a pracujemy ze zdwojoną siłą. Powiedzcie mi, jak wy odbieracie pierwsze miejsca na listach przebojów? Pamiętam, kiedy wysłaliśmy liście nowością, to co nam było na naszej liście, to jako jeden z nielicznych zespołów, pani menadżer, odpisała, że super, wielkie dzięki i od razu znaleźliśmy się u was na Facebooku i to było bardzo miłe. Czyli jednak sprawdzacie, co się dzieje na tych mniejszych i większych listach przebojów. Oczywiście, bo wszyscy dla nas są ważni. Oczywiście wiadomo, jak to jest, że ci więksi mają większy wpływ na rynek i na odbiorców. Natomiast uważamy, że wszystkich należy traktować równo i nie ma to znaczenia, jeśli ktoś do nas, do dzisiaj tak jest, że jeśli ktoś do nas napisze, czy na Facebooku, czy wyśle maila, że jest taka sprawa. Jeszcze wczoraj przed wyjazdem tutaj w nocy siedzieliśmy z Rudą w naszym Red Lipsowym studio i wysłaliśmy dla rozgłośni radiowych internetowych, tak zwane IDs-y dla rozgłośni radiowych. Wiesz co, jakby wszystkich trzeba traktować tak samo. Podejrzewam, że odbiorcy muzyki naszej Red Lipsowej też tak do tego podchodzą i dzięki za to, że mogą i wysłuchują naszą płytę, bo dochodzą do takich wniosków, o których nas informują, że myślałem, że to co nam było, to coś tam, ale wysłuchałem waszej płyty i okazuje się, że jest to płyta i że jest głębiej i szerzej, więc chociażby dla takich słów, dla takich zdań, dla takich odbiorców warto się starać i to samo tyczy się wszystkich mediów. No tak, tylko że jak wy tak mówicie, że tutaj jesteś otwarty dla mediów, to ja bardzo chętnie, bardzo was już chciałem zaprosić w sierpniu. Na ogrom waszej pracy nam nie pozwalał, ale to ja się cieszę, że kiedy wybieram, że Red Lips ma być gościem moich kolejnych programów, jest fajnie, ale gdybyście zobaczyli maile, jakie dostaję, ma być Ruda i kiedy będzie Ruda, no to ja już jestem teraz... To jest. Proszę bardzo, mamy Rudą. Wiesz, ile dostajesz ofertę matrymonialną od wielbicieli? Tak, rzeczywiście, nawet dostaję propozycję małżeństwa. Dużo już tego było? No wiesz, no to się pojawia cały czas właściwie i no... Ja wiadomo, że nie traktuję tego poważnie, no bo nie można tego traktować poważnie, ale jest mi to jest dla mnie bardzo miłe, no bo to są w pewnym sensie słowa uznania, tak? Dla mnie jako wokalistki, artystki. I zawsze staram się na każdą wiadomość, którą otrzymuję na Facebooku czy na maila, staram się odpisywać. Oczywiście czasami jest to tak duża ilość, że no, najzwyczajniej w świecie zdarza mi się tego nie ogarniać, ale jakby uważam, że osoba, która zdecydowała się napisać do mnie, to jest po prostu gest, który należy docenić i odwzajemnić go w ten sam sposób. Także ja nie mam absolutnie z tym problemu. Twoje ulubione danie?
Ostatnio sałaty. Ostatnio się przerzucam na sałaty, muszę dbać o siebie, muszę być fit. Także tak sobie alkohol? Tłumaczę. Lubię. Twoja pierwsza miłość? Też. Też lubię. No, to na pewno. Kiedy była ta pierwsza twoja miłość? Chyba w podstawówce. Jakieś liściki, wiesz, pisane pod ławką. Na ścianie? Nie, Just Five, nie, co to było? Just Five, a ty cyrklem ryłam inicjały swoje, plus drugie inicjały równa się WMN. Czyli to jednak była miłość. Wielka, nieskończona miłość, dokładnie. No to super. Największe plany? Właśnie się dzieją największe plany. Właśnie się dzieją. W ogóle każdy wyjazd to jest dla mnie ogromny plan do wykonania. No, ale tak poważnie to myślę, że planuję już sobie jakiegoś czasu wakacje i mam nadzieję, że one gdzieś w końcu za 2 lata nastąpią. A, za 2 lata. No to jeszcze będziemy, mam nadzieję, jeszcze kilka, nie raz was gościli u nas. Kto następnie się poddaje pytaniom? Proszę bardzo, twoja pierwsza miłość? Moja pierwsza miłość? No tak, tak, była. A to niesprawiedliwe, on powinien mieć inny teraz. No właśnie, a to dobrze, to zadaj jakieś pytanie. O matko, ja to za dużo o nim wiem. Nie będę wyciągał. Dobrze, co lubisz jeść, bo wszyscy muszą nam takie pytania odpowiedzieć. Wiesz co, ja może nic oryginalnego, lubię rano stać i zrobić bardzo dobre, pyszne śniadanie i kiedy mogę się nim podzielić jeszcze ze znajomymi, a często tak bywa, że ktoś oprócz mnie samego je ze mną śniadanie, więc jeszcze mu smakuje, więc dla mnie to jest ważne. Ale lubię kuchnię włoską i oczywiście sushi, czyli kuchnię japońską. I kawa. Kawę w ogóle, tak. I bardzo lubię pić tą kawę w takich pszennych miejscach jak tutaj, właśnie Hotel Farmona. Pozwoliliśmy sobie przyjechać dzień wcześniej tutaj specjalnie, żeby w końcu wypocząć i bardzo jesteśmy wdzięczni. Nie spodziewaliśmy się, bo bardzo ta kawa jest tutaj smaczna. Tylko już się nam skończyła, także... Mirek, a to jeszcze 4 Przyznaj się, że masz oszukaną i nic to, tam nie ma. Bardzo prosimy jeszcze kawę. To dobrze, to teraz twoje największe marzenie. Twoje największe marzenie? Moje największe marzenie? Ciężko, tak naprawdę nie wiem, bo ciężko tutaj mówić, teraz tak naprawdę spełnia się moje największe marzenie. Z drugiej strony nie wiem, czy marzenie powinno się spełniać, no bo musiałby sobie wtedy znaleźć jakieś nowe, prawda? Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się teraz dzieje. Bardzo się cieszymy z tego, że nasza muzyka jest rozpoznawalna, bardzo lubiana. Dowodem tego są listy przebojów i te wszystkie rzeczy, więc myślimy, że jeszcze wiele przed nami. Ale jesteśmy też tu i teraz i bardzo się z tego cieszymy. Nie? I to jesteś jest na etapie szukania nowego marzenia. Jestem na etapie. Szukasz nowego marzenia. A co lubisz zjeść? Najbardziej lubię lokalną kuchnię, naszą, polską, nawiązującą do kuchni mojej mamy, kuchni mojej żony. Teraz będzie zapytanie, proszę bardzo. A, twoja pierwsza miłość. No to tak jak wszędzie, prawda? Tak, pierwsze, tak, mhm. Pierwsze motyle, pierwsze szkoły, pierwsze buziaki takie z zabitymi oczami. Bez języczka jeszcze ten, nie? Jeszcze to, nie, no to nie. Jeszcze tylko wymiana oddechów. A ty miałeś takie, bo ja na przykład pytałem, to jak to się całe z języczkiem, nie? Nie wiedziałem wtedy, nie? A kogo się pytałeś? Ale ktoś partnerki? Pytałem, nie. A kogo się pytałeś? Nie, kolegów się pytałem, ale to też był tak... Nie wstydziłeś się? No trochę się wstydziłem, ale mówię, no... Albo się tu będę wstydził, albo tu, więc pytałem kumpli, ale nikt się mądry nie znalazł. Okazuje się, że nikt wtedy z językiem nie świrował, tak wiesz, tylko kozaków zgrywali, nie? Aha, nikt nie mógł zgrywać. Nie, więc poszedłem na żywioł, a lubię improwizować, więc tak zaimprowizowałem, że... I poszło. Dobrze wyszło. O, poszło. I dobrze było. No. Dobrze wyszło. Tutaj proszę, piroman, tak? No. No, to tutaj musiałbyś mocno... Pierwsza miłość. Pierwsza miłość. No pamiętam, bardziej... Piromana. Myślę, że ten pierwszy pocałunek też była miłość. To z tym języczkiem. No, było od razu z języczkiem. O, no widzisz, znaczy nie zobacz, to było najlepiej, bo tu piromana od razu z języczkiem. Słuchajcie, to teraz mamy takie do was pytanie. 7 grudnia Telewizja Małopolskie TV organizuje wielki koncert na krakowskim rynku. Będziemy. Złota... Gruda już wszystko powiedziała, drodzy państwo. Złota Nuta 2013 roku. I tam będziemy nagradzać i nasi widzowie będą nagradzać tych najlepszych, najciekawszych muzycznie, wokalnie, tekstowo. No w ogóle będzie mnóstwo złotych nut. Ale po raz pierwszy odważymy się przyznać drewnianą nutę dla najgorszego artysty roku 2013. To nie wpadniemy. Według czytelników, widzów Małopolskie TV. Wam nie grozi.
A skąd wiesz? No ja już tam mam przecieki. Wam nie grozi to drewno, wam grozi złoto. Wam grozi złoto. I to w dwóch kategoriach. Nie zdradzamy wiary. No więc właśnie, Ruda, proszę bardzo, czym dla was, panowie, muzycy i ty? Czym by była taka kawa? Muzycy i ty. Muzycy i ty. Ja już mówię, gdyby tak się faktycznie stało, to ja bym była przeszczęśliwa, ponieważ byłaby to moja pierwsza muzyczna nagroda. Nie, jeszcze nie dostałaś nagrody? Nie dostałam żadnej. Znaczy ja dostawałam nagrody takie... Zbieganie. Tak. Jak byłam jeszcze dzieckiem i brałam udział w różnych konkursach i festiwalach, to oczywiście mi się to przydarzało, ale już teraz w takim Red Lipsowym składzie być docenianym za robienie własnej muzyki, byłabym naprawdę ogromnie wdzięczna i szczęśliwa, więc jeśli chcecie, to głosujcie na nas. Będzie super. Głosujcie, głosujcie. Od 15 listopada będzie już nie tylko jury, nie tylko media, dziennikarze Zgromadzenia Małopolskie TV od strony muzycznej będą wybierali, bo oni już wytypowali, oni już swoje przyznali. Będzie też jeszcze nagroda was, widzów. No to możecie mieć nawet, po dwie dostajecie na pewno. Bo jeszcze widzów, jak poprosicie, żeby głosowali, trzy złote nuty, a to muszą być cztery, bo jest was czterech muzyków. To. Czeka. Powiedzcie mi, bo już była mowa na zakończenie, o tej płycie już mówiliśmy. Każdy z was już zdradziło, że jest gdzieś tam jakiś etap drugiej płyty. Jaka będzie ta płyta i kiedy ją otrzymamy? To jeszcze chyba trochę za szybko, żeby o tym mówić. Jesteśmy na razie na etapie kompozycji. Ona na pewno będzie bardzo energetyzująca, ponieważ będzie tworzona na fali właśnie tej pozytywnej energii, na której płyniemy sobie teraz. No, dużo rzeczy się u nas pozmieniało ostatnio na In Plus oczywiście i myślę, że właśnie to będzie wyrazem, że wyrazem tego będzie właśnie nasz drugi krążek. Ale jaka ona finalnie będzie, czy stylistycznie, to trudno w tej chwili powiedzieć. Na razie komponujemy melodie, piszemy teksty, a co do produkcji, aranżacji, to jeszcze przyjdzie na to odpowiedni moment. Myślamy złote nutki. O właśnie. Złote nutki. No i oczywiście mamy w związku z drugą płytą swoje tajemnice, no, których nie możemy zdradzać, bo inaczej nie byłyby tajemnicami. No właśnie. To są właśnie czyli waszą tajemnicą, waszym marzeniem jest druga płyta zespołu Red Lips. No to moi drodzy, wiem, że Kraków będzie dla was na pewno bardzo łaskawy tego roku. Ja bardzo dziękuję za przybycie tutaj do Krakowa, do hotelu w Harmonach. Przepiękny hotel, wspaniały zespół. I tradycyjnie gość, który umie śpiewać, zawsze śpiewa. Mm-hmm. Dla moich trzeba było gadać, to byśmy wzięli gitarę i o. Aha, to byłoby. Dobrze, a tak, dobrze. To w takim tamburyn. Razie, gramy, tamburyn. Śpiewamy? Czyli tak, wy śpiewacie, ale 7 grudnia na krakowskim rynku zapraszamy od godziny 17 do 22. Red Lips jest gwiazdą, więc wystąpi jako ostatni. Dobra, na żywo. Będzie. Około 21, na żywo. Ale moi drodzy, ale na żywo, wszyscy na żywo, ale Red Lips na takim zupełnie wielkim na żywo. A to dobre. Na zupełnie wielkim na żywo, bo inni będą na żywo, a Red Lips będzie na takim wielkim na żywo. Bardzo dziękujemy miastu Kraków i firmie Artim za nagłośnienie, bo zespół na żywo, bo będzie firma Artim. Wspomagała ten koncert Złote Nuty 2013 roku. A teraz specjalnie dla widzów Małopolskie TV to, co nam było na żywo Red Lips. Ja dziękuję i cieszę się, że przyjechałeś do Krakowa. Do zobaczenia na koncertach, do zobaczenia w Harmonie i 7 grudnia meldujecie się na krakowskim rynku. I rynek, i Kraków jest zespołu Red Lips. Będziemy. Śpiewamy. To, co nam było, co nam się zdarzyło, do ułożenia w głowie mam. To nic nie znaczyło, to nie była miłość, a wciąż mam nadzieję, nowy plan. Tak też będzie 7 grudnia na krakowskim rynku. Dziękuję wam za przybycie i pamiętajcie, kupujcie zawsze legalne nośniki, zero piractwa. O, Małopolskie TV popiera oryginalne i legalne kupowanie muzyki. Dla naszych widzów będziemy mieli, pani menadżer, 5 płyt zespołu Red Lips. Konkurs i pytanie konkursowe zada nam teraz przeurocza z iskierką wokół Ruda. Którego dnia odbyła się premiera naszej debiutanckiej płyty? Proszę podać dzień, miesiąc i rok wydania. Dziękuję. Wszystko jest jasne. 5 płyt. Przez najbliższe 7 dni przesyłamy maile z odpowiedziami na adres małopolskie.tv, małpa.interia.pl.
i życzę wszystkim szczęścia w losowaniu nagród, czyli płyt zespołu Red.